wygraliśmy dzisiaj 4 sety, wygraliśmy to spotkanie 3-1, ale na pewno nie był to łatwy pojedynek z tego względu, że Bielszczanie postawili wysoką poprzeczkę, ruszyli z wysokiego C. Ten pierwszy set naprawdę był w ich wykonaniu na wysokim poziomie i nie grało nam się łatwo, bo atakowali bardzo wysoko i nie mogliśmy ich przysłowiowo złapać w bloku. W obronie też za dużo nie obroniliśmy, no i z tego też wynikało to, że przegraliśmy pierwszego seta. Mnie bardzo cieszy to, że w trzecim secie mimo słabego początku i tak naprawdę cały czas straty 3-4 punktowej nadgoniliśmy przeciwnika, wyciągnęliśmy tego seta i koniec końców też całe spotkanie wygraliśmy 3-1, bo jednak mimo to, że to są sparingi, to warto je wygrywać, a nie przegrywać, bo jesteśmy sportowcami i chcemy nawet najmniej istotny mecz wygrać w jak najlepszym stylu. Teraz jest okres ciężkiej, wytężonej pracy po to, żebyśmy w lidze jak najlepiej zagrali. Po to są te sparingi, żebyśmy właśnie testowali nowe zagrania. A jeśli mamy jakieś zagrania, które nie są do końca wypracowane tak jak powinny być, to mamy czas, żeby je jeszcze bardziej zgrywać, więc na pewno po to są te sparingi, więc cieszymy się, że jest okazja, jest możliwość grania z różnymi przeciwnikami, czy to z Prus Ligi, czy to z pierwszej ligi i chcemy z tych sparingów wyciągnąć jak najwięcej. Wydaje mi się, że wychodzi to fajnie, bo i w Jastrzębiu było dużo materiału do analizy i tak samo myślę, że po dzisiejszym meczu będzie sporo tego materiału, także o to w tym wszystkim chodzi i ciężko pracujemy po to, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Atmosfera jest w jak najlepszym porządku. Wydaje mi się, że to będzie cechowało naszą drużynę, że po prostu w tych trudnych chwilach, bo na pewno takie będą w sezonie, będziemy wszyscy jako jedna drużyna, każdy za każdym pójdzie w ogień, a to cechuje drużyny właśnie walczące i takie, co osiągają swoje cele. Także zdecydowanie jest tym spirit.